Kongres monarchów urządzony przez Kazimierza Wielkiego we wrześniu 1363 roku i uczta Wierzynka były tym, co dzisiaj zwiemy spotkaniem Wielkiej Trójki albo Czwórki albo zgoła Piątki. Ale Kazimierz zaprosił nie czwórkę i nie piątkę, tylko co najmniej ze 20 reprezentantów rozmaitych państw i państewek. Zlot. Po prostu zlot koronowanych głów. Bolesław Chrobry fetował w Gnieźnie tylko jednego monarchę, bo cesarza Ottona. Za Kazimierza zwaliła się do Krakowa cała chmara królów i książąt z cesarzem i zarazem królem czeskim Karolem IV na czele. Kogóż tam nie było? Ludwik król węgierski, Waldemar król duński i władca dalekiego Cypru król Piotr, dalej margrabia brandenburski Otto, reprezentant Bawarii, mnóstwo książąt pomorskich, mazowieckich i śląskich. Wiadomość o tym festiwalu monarchów obiegła całą Europę, czego ślad widzimy w wierszu współczesnym francuskiego poety Guillaume de Machaut. Po jakiemu gadali ze sobą ci królowie, powiedzieć nie umiem. Łacina musiała przeważać, ale może Kazimierz parlował trochę po francusku, bo się nauczył tego języka w budzie, przebywając u swej siostry, która wyszła za Andega Weńczyka, Karola Roberta. Na pewno mówił i po niemiecku. Ile kosztowała ta zabawa, Bóg jeden raczy wiedzieć. To pewna, że król, rozumiejąc doskonale zasady propagandy, nie skąpił ani jadła, ani napitków, a jego poddany, Wierzynek, poszedł w ślady króla i swych koronowanych gości przyjął wspaniale. Ponadto zaś każdemu dał jakiś kosztowny prezent, także się im podróż we w tę i we w tę w stronę opłaciła. Chrobry, fetując cesarza, występował sam. Kazimierz pozwolił Wierzynkowi zgasić przepychem przyjęcie, którego monarchowie doznali na Wawelu. Czyli można powiedzieć, że w charakterze gospodarza wystąpił nie tylko król, ale i do pewnego stopnia stany, państwo, niejako naród cały. Państwo spore, bo Kazimierz, wstąpiwszy na tron, mógł doliczyć się niewiele ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Gdy zaś zbliżał się do kresu lat swych, Polska obejmowała przestrzeń bez mała trzy razy większą, mając ludności 1 300 000. Jakie były dania, jakie napitki na Wawelu i u Wierzynka, sprawdzić już dzisiaj nie można. Dopiero z czasów Jadwigi i Jagieły posiadamy rachunki dworu królewskiego, z których dowiadujemy się, jakie potrawy jadano na dworze, ile kosztowało mięso, ile ryby, ile jarzyny, więc koper, marchew, ćwikła, ogórki, a ile ulubione danie polskie, zatem flaczki. Nie mam żadnych dowodów, ale osobiście sądzę, że ani Kazimierz, ani Wierzynek nie częstowali tych koronowanych gości flaczkami. Wysadził się król i wysadził się rajca Wierzynek, starając się zakasować jeden drugiego. Kraków był już wtedy miastem pięknym i bogatym. Zachowane po dziś dzień dolne komnaty wawelskie świadczą o wielkim smaku gospodarza. Miasto było otoczone murem, na Wiśle były dwa mosty. Przybysze, równie jak ich liczna świta, mogli rozgościć się na dworze, u zamożnych mieszczan i w zajazdach. Mogli też wykąpać się, gdyż w owym czasie Kraków, oprócz prywatnych łaźni, miał publicznych 11. Na rynku stały już sukiennice, stał już kościół mariacki, jak na Wawelu stała katedra, w której przy tej okazji cesarz niemiecki wziął ślub z Elżbietą, córką księcia szczecińskiego. Podziw gości musiały wzbudzać kościoły krakowskie, głównie świętej Katarzyny, zbudowany przez Kazimierza. A pewnie gadano już o uniwersytecie. Wierzynek podejmował monarchów w domu murowanym, zwanym od koloru kamienia szarą kamienicą. Bogata to była i wielka familia tych Wierzynków, którym poświęcił całą jakby monografię znakomity uczony Stanisław Utrzeba. Z mieszczan zrobili się wkrótce szlachtą, ale to mówię w ścisłej dyskrecji, prosząc słuchaczy, by nie kolportowali dalej tej wiadomości. Otóż syn czy wnuk Wierzynka, Andrzej,
1406 roku podobno zdefraudował jakieś kapitały miejskie, a przynajmniej posądzono go o to i swą winę rzekomą czy prawdziwą gardlem przypłacił. To pewna, że przyniósł wstyd rodzinie i spaskudził porządne nazwisko. Lecz nie uprzedzajmy wypadków. Jakiż był cel tego spotkania wielkiej co najmniej dwudziestki w Krakowie? Jakie zamiary miał Kazimierz, urządzając ten bal, to wesele cesarskie, o którym w śpiewach historycznych pisze stary Niemcewicz? Tam wnuczkę cudnej urody z cesarzem śluby kojarzy. Wzywa na weselne gody czterech potężnych mocarzy. Królów, książąt z Niemiec całych mieści po gmachach wspaniałych. Widziano przepych nieznany w ucztach, trunniejach, gonitwach, od piękności dank przyznany zwycięzcy w szczęśliwych bitwach. Monarchów poczet wesoły prosi do siebie wieżynek, od srebra gieły się stoły. Każdy, biorąc upominek, myśli, szczęśliwy kraj cały, gdy tak mieszczanin wspaniały. Niewątpliwie Kazimierz chciał pokazać swym gościom bogactwo i potęgę Polski, ale miał na myśli przede wszystkim sprawę, którą po dzisiejszemu określić możemy jako pacyfikację Europy Środkowej. Był to król, który otoczony zewsząd wrogami szukał nie zawsze ze szczęściem pokojowego załatwienia wielu spraw. Giętkość, a raczej ustępliwość Kazimierza w polityce zewnętrznej występuje w parze z energią w polityce wewnętrznej oraz w sprawach gospodarczych i skarbowych. Ale ta dwoistość natury naszego króla sprawiła, że do dziś dnia przydomek wielki budzi poważne zastrzeżenia. Choć nie brak uczonych, którzy jak na przykład Zygmunt Wojciechowski utrzymują, że bez Kazimierza Wielkiego Grunwald nie byłby do pomyślenia. Po prostu król, robiąc ustępstwa na rzecz wrogich sąsiadów zachodnich i północnych, powiększył państwo od wschodu, zholdował Mazowsze i stworzył silny fundament, albo jak się mówi dzisiaj, potencjał gospodarczy. Opinia o tym władcy wywoływać musiała sprzeciwy przez czas długi, skoro ksiądz Naruszewicz, pisząc w drugiej połowie XVIII wieku elegię pod tytułem Głos umarłych, ujmie się za Kazimierzem w następujących wierszach. Złość i wielkiego Kazimierza przecie czarnymi farby odśmiła na świecie. Współcześni buntowali się przeciwko pewnym pociągnięciom Kazimierza, głównie przeciw pokojowi kaliskiemu z 1340 roku, gdyż Polska, odzyskawszy co prawda w tym traktacie całe Kujawy i ziemię dobrzyńską, oddać musiała krzyżakom Pomorze i ziemię chełmińską. To kaliskie Monachium pokutować będzie długo w pamięci ludzkiej, bo na przykład historyk Długosz, pisząc 100 lat z górą później o zwycięstwie nad krzyżakami i o pokoju toruńskim, gorzko wypomina Kazimierzowi jego ustępliwość i mówi o sukcesach Kazimierza Jagiellończyka. Okazał Bóg Wszechmocny narodowi polskiemu osobliwszą laskę swoją i miłosierdzie. Gdy i ziemie tak znakomite, z dawno od Królestwa Polskiego oderwane i w obce ręce zagarnione przywrócił. Rozszerzył granice Królestwa Polskiego, uzacnił je i wywyższył wobec sąsiednich i odleglejszych narodów tak, że wielu niemieckich i współczesnych książąt, a z nimi wiele ludów postronnych, uczuło zawiść. Co utracił Kazimierz Wielki w pokoju kaliskim, odrobił bodaj częściowo Kazimierz Jagiellończyk w pokoju toruńskim po zgórą 100 latach. Ale nie potrafił odzyskać wszystkiego ani na Pomorzu, ani na Śląsku. I Długosz pisze, szczęśliwszym byłbym jeszcze, gdybym doczekał odzyskania za łaską Bożą i zjednoczenia z Polską Śląska, ziemi lubuskiej i słupskiej. Z radością zstępowałbym do grodu i słodsz jeszcze miałbym w nim odpoczynek. Lecz Długosz, wielki historyk i wielki patriota, zaznacza, że radość z powodu zwycięstwa Kazimierza Jagiellończyka skrzydłem swym ogarnęła także Śląsk, który choć oddarty od Polski, brał udział w powszechnym uniesieniu. Oto jeszcze jeden cytat z Długosza.
miasto Wrocław i jego obywatele nieobojętnie złożyli wtedy dowody swej dla króla i królestwa polskiego wdzięczności, wiary i przychylności. Gdy bowiem dowiedzieli się o zawarciu pokoju, zabrzmiały w ich kościołach hymny dziękczynne. Podniosły się między ludem pienia radosne przy głośnych okrzykach wesołości, biciu we dzwony i rzęsistym oświetleniu miasta nocy następnej. Iluminacja urządzona przez Wrocław w 1466 roku świadczy o tym, jak długo trwała pamięć szkód, które wyrządziła Polsce ugodowa polityka Kazimierza. Współcześni wybaczyć mu nie mogli pokoju kaliskiego. Najmocniejszą zaś opozycję zgotowało duchowieństwo, głównie w osobie biskupa krakowskiego Jana Grotowica. Co prawda, Kazimierz tytułował się zawsze, do śmierci, prawdziwym panem i dziedzicem Pomorza. Ale faktem jest, że utracił i Pomorze, i Gdańsk. W związku z czym powstał dość charakterystyczny spór na temat samego imienia Kazimierz, które jedni objaśniali jako wywodzące się rzekomo od słowa kazić, drudzy odkazać. Według pierwszych zatem Kazimierz kaził mir. Według drugich kazał, więc nakazywał mir, czyli pokój. Oczywiście ta etymologia szwankuje w obu wypadkach, jak mi się zdaje, lecz faktem jest, że po niezbyt zaszczytnym albo wręcz hańbiącym pokoju kaliskim powstała piosenka Król Kazimir niech kazi mir z Prusakami, póki z nami nie złączy Gdańska. Tej nie tylko satyrycznej, ale złośliwej wykładni imienia Kazimierz sprzeciwił się pod koniec XVI wieku ksiądz Piotr Skarga, pisząc: imię Kazimierza zmieniło się w używaniu jedną literą I. Po staremu bowiem z słowiańska mianowało się Kazimir, to jest rozkazuje pokój, nie Kazimir, jakoby kazić albo psować pokój. Nie wdając się w rozstrzyganie sporu między Kazimirem a Kazimirem, stwierdzić musimy, że to zbiegowisko królów i książąt urządzone przez Kazimierza było przedsięwzięciem na wskróś pacyfistycznym. Gdy zaś przyjrzymy się bliżej każdemu z gości, łatwiej nam będzie zrozumieć linię polityki naszego króla. Ale o tym już za tydzień, bo technik daje mi znak poprzez szybę, że przekroczyłem mój czas. To pewna, że Kraków gościł za Kazimierza Wielkiego znacznie więcej wszelakich książąt niż Londyn podczas niedawnej koronacji pięknej, młodej, a ukochanej przez wszystkich Anglików królowej Elżbiety.